Szanowny Panie Ministrze, Panie Europośle, Panie Prezesie, wszyscy zacni goście dzisiejszego spotkania, drodzy przedstawiciele mediów. Spotykamy się w wyjątkowym miejscu, spotykamy się w samym sercu Grudziądza, na grudziąckim rynku, w wyjątkowym też obiekcie, ale też i w wyjątkowym czasie, bowiem to, co już dzisiaj padło w tym roku, obchodzimy stulecie istnienia czy rozpoczęcia zawodów żużlowych. Otóż dokładnie w Australii 100 lat temu odbyły się pierwsze biegi na żużlu, a Grudziądz, nasze miasto, ma bardzo silną kartę historii, jeżeli chodzi właśnie o tą dziedzinę sportu. Otóż już w 1924 roku w sekcji Olimpii Grudziądz zaistniała sekcja żużlowa w naszej Olimpii Grudziądz. A więc można powiedzieć, że jesteśmy z tym sportem związani od prawie 100 lat. Później w okresie powojennym sekcja ta została reaktywowana, na stałe wróciła na mapę grudziąckiego sportu w latach 70. najpierw pod egidą Torunia, a później już jako samodzielna sekcja, a od lat 90. praktycznie jesteśmy w elicie sportu żużlowego. Spotykamy się też w wyjątkowym obiekcie bardzo historycznym, obiekcie, w którym swego czasu mieścił się słynny dom towarowy Korzenieckich. W latach 20. był to największy dom handlowy na Pomorzu. Od kilku lat czynimy zabiegi, aby temu miejscu przywrócić świetność. I połączenie tych dwóch rzeczy, historii sportu żużlowego, Grudziądzu i rewitalizacja tego obiektu, myślę, że doskonale ze sobą korelują. I pomysł, który się pojawił kilka miesięcy temu, utworzenia w Grudziądzu Narodowego Muzeum Sportu Żużlowego, myślę, że jest bardzo ciekawą koncepcją, bardzo ciekawą ideą. I dlatego chciałbym wszystkim podziękować za to, że to się ziszcza na naszych, można powiedzieć, dzisiaj podpiszemy list intencyjny, że to się ziszcza na naszych oczach, że to muzeum nabiera realnych kształtów. Trzeba też pamiętać, że pierwszym krokiem było zorganizowanie właśnie w tym miejscu wystawy sportu żużlowego, historii sportu żużlowego, a dzisiejsze podpisanie listu jest kolejnym realnym krokiem w kierunku właśnie utworzenia Narodowego Muzeum Sportu Żużlowego. Myślę, że dzięki temu uda nam się zrewitalizować ten piękny obiekt. To muzeum planujemy umieścić na dwóch kolejnych kondygnacjach, na pierwszej kondygnacji, na pierwszym piętrze i drugim piętrze. Niestety dzisiaj nie możemy tam Państwa, nie możemy pokazać tych pięknych przestrzeni, ale one, myślę, są doskonałym miejscem do wyeksponowania nie tylko tych pięknych maszyn, ale także i stworzenia naprawdę ciekawych ekspozycji w takim stylu bardzo, bardzo nowoczesnym. Zatem bardzo dziękuję panu ministrowi, bardzo dziękuję panu europosłowi, który stał się takim naszym grudziąckim, można powiedzieć, ambasadorem, jeżeli chodzi o żużel. Myślę, że dzięki wspólnym działaniom uda nam się zgromadzić niezbędne środki, aby to muzeum powstało bardzo szybko. Ze strony miasta deklaruję, że także się zaangażujemy, że zabezpieczymy środki na dalszą rewitalizację tego obiektu. Ta rewitalizacja już postępuje, już widać pierwsze jej efekty. Już myślę, że za kilkanaście tygodni odsłonimy pierwszy front zrobionej nowej elewacji. Ale dużo jeszcze przed nami, ale wierzę, że wspólnie razem, jak połączymy siły, uda nam się przywrócić świetność tego obiektu, ale jednocześnie też nadać mu nowe życie i to muzeum, które chcielibyśmy, aby zaistniało w tym domu Korzenieckich, no, będzie takim impulsem, że to miejsce będzie tętniło życiem i będzie czymś wyjątkowym także dla naszego miasta. Będzie przyciągać tłumy nie tylko mieszkańców, nie tylko dzieci i młodzież,
z Grudziądza, ale również myślę, że turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają nasze miasto. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam pana ministra. Proszę bardzo. A ja zapraszam na scenę pana ministra Krzysztofa Szczuckiego. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie europośle, szanowny panie prezesie, drodzy państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj tutaj się spotkać i świętować inicjatywę utworzenia Narodowego Muzeum Sportu Żużlowego. Żużel niewątpliwie jest znakiem rozpoznawczym Grudziądza. Grudziądz w Polsce słynie ze wspaniałego zespołu, wspaniałej drużyny żużlowej, która jeździ w Ekstralidze z klubu, który wszyscy znamy, GKM. I dobrze by było, żeby ta żużlowa marka Grudziądza została dobrze wykorzystana, żeby ona jeszcze bardziej, jeszcze więcej korzyści Grudziądzowi i jego mieszkańcom przysparzała. Utworzenie Narodowego Muzeum Sportu Żużlowego uczyni z Grudziądza polską stolicę żużla. Można nawet powiedzieć więcej, nie tylko polską, ale międzynarodową. To będzie Muzeum Sportu opowiadające o żużlu polskim, ale także o żużlu zagranicznym. W 1923, tak się uznaje, 15 grudnia w West Maitland w Australii odbyły się pierwsze wyścigi, pierwsze zawody, które można zakwalifikować jako zawody żużlowe. Później 1927 rok Manchester, 1928 rok High Beach, czyli Wielka Brytania, rozwój tego sportu, który w języku polskim nazywamy żużlowy. Lata 20-30 to pojawienie się tej dyscypliny w Polsce, 1948 rok utworzenie Ligi Żużlowej w Polsce, dynamiczny rozwój tego sportu właśnie w naszym kraju. Mecze mistrzostwa, które w Polsce organizowano, potrafiły przyciągać nawet 70 tysięcy osób. Zawsze duże zainteresowanie, które zresztą w Grudziądzu doskonale nam wszystkim jest znane, kiedy jeździ GKM, zawsze przychodzi mnóstwo kibiców. Przychodziłoby pewnie dużo więcej, gdyby stadion był w stanie więcej osób pomieścić. Bardzo, bardzo to cieszy i cieszy mnie to, że Grudziądz stanie się, tak jak powiedziałem, stolicą sportu żużlowego, że tutaj będą przyjeżdżali turyści z Polski, z zagranicy po to, żeby dowiedzieć się więcej o tej fascynującej dyscyplinie sportowej. Ze swojej strony pragnę zapewnić wszelkie starania o to, żeby do tego muzeum, do jego utworzenia dołożył się także rząd, żeby tutaj wpłynęły środki rządowe, tak aby ta wystawa, którą będziemy organizować wspólnie z miastem, wspólnie z fundacją, była naprawdę interesująca, była naprawdę zwracająca uwagę, była warta tego, żeby przyjechać tutaj do Grudziądza. Zobaczcie państwo, że ta turystyka, którą tutaj chcemy rozwinąć, turystyka skoncentrowana wokół sportu, ale także turystyka skoncentrowana wokół historii. Tutaj warto przypomnieć zapowiedzi dotyczące odbudowania skrzydła południowego Zamku Grudziądzkiego. To będą dodatkowe, kolejne koła zamachowe lokalnej gospodarki. Bardzo cieszy mnie także to, że to muzeum będzie zlokalizowane właśnie tutaj, w tym dawnym domu towarowym na pierwszym i drugim piętrze. Dobrze, że grudziądzkie obiekty, takie ważne, historyczne, odzyskują swój blask. Tutaj warto też wspomnieć, pewnie będziemy jeszcze oddzielnie to komunikować, ale kolejne obiekty grudziądzkie otrzymują także dofinansowanie rządowe. W ostatnim rozdaniu w ramach rządowego programu odbudowy zabytków finansowanie w wysokości 3,5 miliona złotych otrzymała willa Wiktoriusa, więc Grudziądz pięknieje, Grudziądz odzyskuje swój blask, Grudziądz na to zasługuje. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu europosłowi Ryszardowi Czarneckiemu za zarażenie nas tą ideą, za promocję sportu żużlowego, za ten pomysł właśnie, żebyśmy wspólnie mogli to przedsięwzięcie tworzyć. Chciałbym podziękować panu prezydentowi Maciejowi Glamowskiemu. To dobrze, proszę państwa, że w sprawach ważnych dla mieszkańców potrafimy współdziałać, że środowisko prawicy grudziądzkiej współdziała w takich sytuacjach z panem prezydentem, który
miastem rządzi. Zależy nam, na tym, żeby miasto rozwijać, a tego typu projekty jak Narodowe Muzeum Sportu Rzeszowego po prostu dobrej współpracy wymagają. Bardzo serdecznie za tę współpracę dziękuję i pozwólcie Państwo, że przystąpię teraz do podpisania listu intencyjnego. Panie Prezydencie, Panowie Prezesi GKM-u, bo widzę i poprzedniego i obecnego, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo ta idea, o którą zabiegaliśmy od paru lat, razem z tu obecnym Maciejem Grlakiem, Waldemarem Bernikiem, Karolem Lejmanem, idea powstania Narodowego Muzeum Sportu Żużlowego, które tak naprawdę będzie muzeum globalnego Speedwaya. Nie tylko dlatego, że Polska jest w tej chwili najważniejszym krajem czarnego sportu, bo mamy przecież i mistrza świata dualnego, i mistrza świata w drużynie, dominację wśród juniorów, najlepszą ligę na świecie, najlepiej płacącą ekstraligę. Także dlatego, że trzy turnieje Grand Prix są w Polsce. No, Polska jest żużlową mekką. Właśnie dlatego dobrze, że w naszym kraju będzie Muzeum Sportu Żużlowego, które ma przymiotnik narodowy, ale tak naprawdę ma zasięg globalny. Myśmy, mogę to ujawnić, mieli szereg rozmów z różnymi włodarzami miast. No ale pan minister Krzysztof Szczucki, pan prezydent Maciej Glamowski okazali się bardzo skuteczni, gdy chodzi o przekonywanie, aby to muzeum finalnie zlokalizować właśnie w Grudziądzu. Nie ukrywam, że mam pewien sentyment do tego miasta szczególny, ponieważ mój dziadek, pan prezydent to potwierdzi, Henryk Karol Czarnecki, był dyrektorem teatru w latach 30. prawie 100 lat temu, w Rzeczypospolitej, tam w Grudziądzu, ale ta decyzja ma charakter bardzo merytoryczny. Piękny obiekt, tradycje klubu żużlowego i przede wszystkim to, że za idą tego muzeum stoją tylko tacy pasjonaci, jak przeze mnie tutaj wymienieni, Maciek Gralek, Wadek Wernik czy Karol Lejman, ale ludzie, którzy są skuteczni, to pokazują. Myślę tu panu ministrze Szczuckim, bardzo wpływowym ministrze w kancelarii prezesa Rady Ministrów, myślę o gospodarzu miasta, panu prezydencie. To gwarantuje, że ten list intencyjny to etap, ale już niedługo będą także kluczowi sponsorzy, którzy spowodują, że to muzeum, jak już to było powiedziane, nabierze bardzo realnego kształtu. To była dość długa droga. Cieszę się, że dzisiaj no, nie dochodzimy do mety, ale powiedzmy, że to już takie drugie z czterech kółek, żeśmy właśnie objechali. Uważam, że dzisiaj dzieje się w Grudziądzu historia, proszę Państwa. Tu się dzieje historia, bo to Muzeum Sportu Żużlowego, jego podstawieństwo intencyjnego, jego otwarcie w przyszłości zapisze się w kartach historii nie tylko miasta Grudziądz, ale także w historii polskiego żużla, sportu w Polsce, a także światowego Speedwaya. Bo żużel ma charakter międzynarodowy i żeby to podkreślić, chciałbym wręczyć na ręce i pana ministra, i pana prezydenta rzecz, która będzie eksponatem w tym muzeum, jak sądzę. To jest, proszę Państwa, no, Państwo wiecie, co to jest, ale powiem, do kogo to należało. Otóż to należało do Brytyjczyka, który był mistrzem świata juniorów, który był także medalistą świata drużynowych,
razem z zespołem brytyjskim, który jeździł na GKM przez jeden sezon i który za swoją miłość do tego sportu, do speedwaya, zapłacił najwyższą cenę. Bo w wyniku wypadku w moim rodzinnym Wrocławiu zmarł Richardson. Wszyscy, którzy sportem się interesują, wiedzą, co to był zawodnik, co to był za kozak na torze. Chciałbym, żeby to właśnie pomoc z jego motocykla było jednym z wielu, bardzo wielu eksponatów w tym właśnie naszym Narodowym Muzeum Sportu Żużlowego i bardzo się cieszę, że dzisiaj razem pokazując, że można dla żużla, dla sportu działać ponad podziałami, finiszujemy z kolejnym etapem powstania muzeum tak ważnego, nie tylko naprawdę dla Grodzionka czy dla ziemi kujawsko-pomorskiej, ale tak naprawdę dla żużla w Polsce, na świecie, dla sportu polskiego. Chciałbym, panie ministrze, panie prezydencie, to koło panu przekazać. Niech to będzie też koło zamachowe dla tego właśnie muzeum. Panie Prezydencie, Panie Ministrze, Panie Europośle, zebrani goście, zebrani dziennikarze. Myślę, że stoimy dzisiaj, jak tutaj moi przedmówcy wspominali przed chwilą, przed historycznym wydarzeniem. Dlatego, że jest to sport, który jednoczy miliony kibiców na całym świecie, którzy obserwują tak niewielu ryzykujących swoje życie zawodników na torze. Z tej historii myślę, że często warto wyciągać lekcje, które będziemy tutaj również Państwu przekazywać. W planach mamy oczywiście różnego rodzaju projekcje multimedialne, dlatego że muzea dzisiaj to nie są tylko martwe eksponaty, to są również elementy interaktywne, to są pokazy multimedialne, to są różnego rodzaju gry, z których młodzież czy zwiedzający potrafią również wyciągać wnioski. Myślę, że polski żużel, tak jak i światowy żużel, jeżeli powstanie tutaj to muzeum, to będziemy wszyscy z tego dumni. Kolekcja, którą będziemy tutaj Państwu prezentować i mam nadzieję ją nadal rozszerzać, jest już w Polsce i na świecie znana. Wraz z firmą One Sport zwiedziła praktycznie całą Europę. Była wystawiana na imprezach sportowych, które firma One Sport organizowała. Mieliśmy również przez rok okazję prezentować nasze zbiory w centrum handlowym Plaza Torun, w Muzeum w Lesznie, podczas rund Grand Prix, podczas Mistrzostw Polski. Także myślę, że muzeum będzie taką kontynuacją i uwieńczeniem, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.